Siemka, witam was w już następnym odcinku Spiro Pogadanek Dzisiaj porozmawiamy o tym czym i jak odpalam właśnie w Sylwestra Ten filmik dedykuję przede wszystkim osobom, które odpalają duże ilości petard, dużo właśnie lontów, drasek muszą odpalić Znaczy dras, no tych co się, na przykład przy pikolakach te końcówki z siarki muszą odpalać To właśnie dla tych osób przede wszystkim jest dedykowane i nagrywam już nową kamerką z lepszą jakością. Mam nadzieję, że widać różnicę, bo tamta była naprawdę słaba jakoś. Zacznijmy może pierwsze, co, co, coś co każe znaczy zwykłe, popularne zapałki. Czy mam jakieś akurat niech się wyostrzy może to coś się nie chce No, zwykłe zapałki takie yy, czy... O, w, nie wiem, nawet czeckowickie, nie wiem skąd to nawet mam te zapałki. Dalej mamy, ogólnie nie polecam gazu na wietrze szybko. Średnio się nimi ciężko się odpala. Potem mamy zwykłe takie zapalniczki płomienne. Też nie za dobre gasu na, wie, na wietrze, ciężko się nimi odpala. O, ta niech się zapaliła. Jakby coś tak krzyczało w tle, to nie przejmujcie się, to moja papuga, czy ma wyjątkowo krzykliwy dzień. Następne są zapałki szturmowe, poleca sztormowe. polecam przede wszystkim takie profesjonalne. To są zrobione przez mnie samego. Na kanale mam filmik właśnie, jak je zrobić. Też dosyć dobrze się nimi odpala. Można taką jedną odpalić. Pali się przez około 4 minut, takim dosyć sporym płomieniem, od którego możemy odpalać. Następnie myślę, że dosyć popularne, zwykłe zapalniczki żarowe. Można kupić w Chińczyku, prawie w każdym mieście tak jest. Nie po... O, ta już jest zajechana. Kosztowała około koszt 4 zł, wytrzymała dosłownie kilkadziesiąt razy nią odpaliłem cokolwiek. A tu jest taka jeszcze pali. Dosyć nie gasną na wietrze, ale też szybko się psują, więc też nie... Na takich samych zapalniczkach żarowych, raczej nie uciągniemy przez tego sylwestra. Dalej mamy takie zapalarki sznurkowe, czyli to jest nic innego jak zwykły, zwykły knot 100% bawełniany. Po prostu podpalamy go, on się nam żarzy przez bardzo długi czas i od tego przykładamy ląd i bardzo łatwo się nam odpala. Tutaj mam cały woreczek takich pociętych, już gotowych na sylwestra. I dalej mam najlepsze coś, co się najlepiej odpala, czym jest w ogóle najlepsze, czyli zapalniczki żarowe typu jet. Płomień około 1300 stopni Celsjusza. Pewne nie gasną na wietrze, można dmuchać, może wiatr wiać. i tak nam będą paliły. Myślę, że to jest najlepszy zakup. Mam takie dwie zapalniczki i jeszcze jedną troszkę inną. Najważniejsze, najbardziej je polecam. Cena waha się od 5 nawet do kilkudziesięciu złotych, ale myślę, że tak za 10 zł już kupimy dosyć dobrej jakości zapalniczki typu jet. I tu właśnie tak to wygląda ranking: czym najlepiej odpalać. Nas, Im niżej, tym gorsze rzeczy, mniej dobre rzeczy do odpalania. A to najgorsze są zapałki zwykłe, potem są zapalniczki zwykłe, potem są zapałki sztormowe lub inne trociczki, potem jest zapalniczki żarowe, potem właśnie są zapalarki sznurkowe. I oczywiście zapalniczki typu Jet. Przepraszam za te krzyki na papugę. Niestety nic nie poradzę. Dzisiaj już jest 7 dni do Sylwestra. Zresztą, zobaczcie, jak to odpala, bo myślę, że będę, będę robił filmiki, w którym będzie widać, jak się tym odpala. Dzięki za obejrzenie. Widzimy się, widzimy się już w kolejnych filmikach.